Dzień dobry. Prowadzi ksiądz rekolekcję od wczoraj, 6 grudnia. Co w ogóle sprowadziło księdza i kto księdza zaprosił, żeby przeprowadzić tę rekolekcję? Tutaj jeden z ojców, który pracuje przy parafii świętego Antoniego, kilka lat temu prosił mnie, czy bym nie mógł takich parafianych rekolekcji przeprowadzić, a ponieważ jako biskup staram się głosić Słowo Boże w szczególny sposób, przekazem Słowa Bożego są rekolekcje, stąd się podjąłem tej misji, chcąc w jakiś sposób także i samego siebie sprawdzać, czy tym przekazem trafiam do odbiorców. I ksiądz biskup trafił do naszych odbiorców, do Jaślan. No trudno mi powiedzieć, w każdym razie mam nie tylko odbiorców w osobach dzieci ze szkół podstawowych, ale także i dorosłych. Staram się prowadzić proste katechezy, dlatego że z wykształcenia jestem katechetą. No ja główną posługą katechety to jest głoszenie Słowa Bożego. Wiadomo jest sprawą, że jeśli chodzi o dzieci, staram się wielu patrzy znowu oddziaływać na nie. Mam tutaj na myśli, że też korzystam z przesłania obrazów, bo wzrok dziecka jest bardzo silnym bodźcem, a także i mam podkłady muzyczne. Dużo dzieci mi śpiewamy, tańczymy także, by przypomnieć o tym, że kto śpiewa, to się dwa razy modli, a jedną z form modlitwy jest także taniec. Dzieci sprawiają taką dużą radość, jak uczestniczą w takich formach właśnie takiej modlitwy. Tak. Tym bardziej, że nazywają mnie, że jestem biskupem od dzieci, dlatego staram się szczególnie dzieciom kojarzyć Kościół z tym, co jest radosne, pogodne. By tutaj w Kościele, który jest naszym drugim domem, drugą rodziną, przeżywał radość z tego, że Pan Jezus je kocha. Tak, na pewno. A czy dzieci z Jasła są tak odważne, jak inne dzieci z innych rejonów Polski? Tak, zresztą tutaj widzę, że metody, jakie stosują katecheci na katechezach, nie są tylko podającymi, nie są swoim wykładem, ponieważ na moje pytania dzieci zgłaszają się, odpowiadają, co znaczy, że są przyzwyczajone do formy dialogu. A śpiew, modlitwa właśnie przez śpiew uczestniczyła od samego początku głoszenia katechezy? Tak. I starałem się też nawet i dorosłych przekazywać Słowo Boże z pomocą takich czy innych form piosenek. Tym bardziej, że dorosłymi też śpiewam. Na 15 minut przed rozpoczęciem przy świętej już stoję przed grupą uczestników mszy świętej. Rozwożę śpiewniki, proste śpiewniki, takie rekolekcyjne, z których korzystają uczestnicy. Mam podkłady muzyczne i staramy się śpiewać, by wiedzieli także i dorośli, że można wielbić Pana Boga nie tylko słowem, ale i śpiewem. A jak księdzu biskupowi podoba się Jasło? No, zresztą jestem chyba w Jaśle drugi albo trzeci raz. Tutaj właśnie w tej parafii drugi raz jestem. Ale sądzę, że to jest jeszcze część Polski, bardzo ściśle związana z Kościołem, czego się bardzo cieszę. I myślę, że jeszcze są bardzo zdrowe rodziny, bo od rodziny zależy postawa religijna dziecka. Także gratuluję mieszkańcom tej parafii, mieszkańcom Jasła, więzi z Panem Jezusem. Został jeszcze jeden dzień rekolekcji, jutro. Jeszcze tak? Dwa. Oczywiście, że jutro z dziećmi oficjalnie zakończymy, ale jeszcze będziemy mieli w niedzielę możliwość przeżycia spotkań takich rekolekcyjnych. Jutro dzieciom już udzielę odpustu zupełnego na mszę świętego, ale sądzę, że spotkam się przynajmniej z przedstawicielami tej grupy na mszy świętej dziecięcej w godzinach dopołudniowych. Dziękuję bardzo i życzę wielu łask Bożych i siły, żeby głosić tak wspaniałe Słowo Boże, śpiew, taniec, nie tylko. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.